Korszeńscy ochotnicy wzbogacili się o nowy wóz bojowy. W piątek nastąpiło uroczyste przekazanie samochodu. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych i duchowieństwa. Zgodnie z ceremoniałem uroczystości rozpoczęły się meldunkiem i odegraniem hymnu państwowego. Po meldunku następuje przywitanie pododdziału strażackiego. Jest to stały element wszystkich uroczystości pożarniczych. Gości powitał gospodarz miasta, burmistrz Ryszard Ostrowski, który przedstawił historię finansowania i zakupu wozu strażackiego. Razem naprawdę można sporo, można więcej. Cieszę się bardzo, że tutaj mieszkańcy od kilku dni mogą czuć się bezpieczniej, bo taki pojazd, tak wyposażony, naprawdę powinien dużo pomóc nam w normalnym, codziennym życiu. No i oczywiście ułatwić zadanie strażakom. Jednostka OSP w Kłaszczach jest znaczącą dla tego regionu, jedyną w gminie z ponad 100 wyjazdami rocznie, dlatego ten samochód jest naprawdę ze wszechmiar wskazany do zakupu tutaj i na pewno będzie dobrze użytkowany. Cieszę się bardzo, dlatego że ci ochotnicy w Kłaszczach zasłużyli na ten samochód. Jest to jedyna jednostka na terenie miasta gminy Korsze, ma bardzo dużo wyjazdów, ponad 100 corocznie, a więc statystycznie jedna z najbardziej, najwięcej wyjeżdżających jednostek na terenie naszego powiatu. Oczywiście to będzie też dla nas wsparcie, bardzo często też działają nie tylko na terenie miasta i gminy Korsze, ale również całego powiatu kętrzyńskiego. Nowy wóz strażacki marki Volvo zastąpi wysłużonego Jelcza. Auto kosztowało ponad 800 tysięcy złotych, z czego 350 tysięcy pochodzi z budżetu gminy Korsze, 300 tysięcy z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 129 tysięcy z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i 50 tysięcy złotych z Urzędu Marszałkowskiego. Prosimy Cię o błogosław ten pojazd strażacki, który dzisiaj oddajemy do użytku. Niech w niebezpieczeństwie pomaga pokonać niszczącą moc ognia i ustrzec od nieszczęścia. Można hibicowskim zwyczajem powiedzieć, mamy to. No, dużo do nas kosztowało nerwów, tak jak komendanci mówili, chodzenia. No ale trzeba było odpowiednie ścieżki wydeptać, żeby to, ten cel osiągnąć. Samochód był nam potrzebny, szczególnie ze względu na to, że mamy tego swojego dziadka, jak my tu mówimy, Jelcza, który osiągnął już wiek Chrystusowy w tym roku. No i paradoksalnie można powiedzieć, że powinien stanąć na kołkach. No ale to myślę, że jeszcze komuś się przyda ten sprzęt, może jakieś mniejsze jednostce, które też on jest sprawny w sumie. Ale w tym miejscu mamy ten średni uterenowiony, bo tak nam chodziło, wiadomo. Brakowało nam takiego sprzętu, który był do każdej akcji potrafił dojechać. Ze względu, że to niestety nasza infrastruktura drogowa jest coraz lepsza, ale wypadki i zdarzenia zdarzają się też w terenie. Także trudności z dojazdem były. Ten jest już ma odpowiednią moc, siłę i odpowiednie ogumienie, że potrafi wjechać w teren i spokojnie wyjechać. Także na pewno i my będziemy się bezpiecznie czuli w akcjach i nasze społeczeństwo. Uroczystość była okazją do nadania odznaczenia wzorowy strażak. Otrzymał je druh Tomasz Wicepolski. Pożegnano także ochotnika Eugeniusza Hasiuka, który odszedł na zasłużoną emeryturę. Thank you.